Witam Państwa. Dzisiaj spotykamy się na drugim z kolei treningu samoobrony prowadzonym przez nasz klub. Dzisiaj tradycyjnie rozgrzewka, parę ćwiczeń z technikami, które będziemy wykorzystywali do już samych technik samoobrony. Kilka technik obronnych dzisiaj poćwiczymy. Na końcu zrobimy sobie troszeczkę siłówki i do tego trochę rozciągania. Jeżeli chodzi o taką troszeczkę teorii, znowu dzisiaj, żeby nie przyciągać za bardzo, wszystkie techniki, które wykonujemy, obronne, muszą być wykonywane z odpowiednią siłą. Żeby były skuteczne, musimy uderzyć. To nie jest tak, że wystarczy przyłożyć rękę, przyłożyć palec, żeby obezwładnić przeciwnika, uwolnić się z jego uścisku, czy obezwładnić go w jakiś inny sposób. Musimy użyć siły. Jeżeli przeciwnik jest większy od nas, silniejszy, a szczególnie jeżeli jest dużo silniejszy i dużo większy, to musimy uderzać z pełną siłą. Do tego potrzebne nam są właśnie te kawałki treningów, które ćwiczą naszą siłę, te kawałki treningów, które ćwiczą prawidłową technikę uderzeń. W każdym razie wszystko, co tutaj robimy, ma coś na celu. Zaczniemy tradycyjnie od rozgrzewki. Luźne podskoki. Teraz podskoki razem, może na obydwu nogach. Teraz przejdźmy do pajaców. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I już wysoki. Teraz ćwiczenia. Też pajacyki, tylko takie wzdłużne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I już wszystkie. Dobrze, trzymajmy się. Krążenia ramion do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10 w tył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz na przemianę. Jedna ręka do przodu, druga do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz same przedramiona w łokciach. Do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze. Teraz na garstki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I wypychamy do przodu. Mocno naciągamy. I teraz w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I wypychamy lekko do góry. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I wypychamy w dół. I teraz ręce do góry, na dół, do środka. Do góry, na dół. Do góry,
na dół, do środka, do góry, na dół, do środka. Teraz ręce na wysokości barków i mocne skręty prawo-lewo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze, teraz same barki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz głowa, krążenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i w drugą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przód tył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć, dziesięć. I prawo, lewo do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze. Biodra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I w drugą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze. Teraz biodra są w miejscu i krążymy cały powiew. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I w drugą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I w drugą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Lekki rozkrok. I kolanka do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kolan zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nogi razem. I krążymy kolan w prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I w drugą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze. Stopy. Staw skokowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W drugą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz na zewnętrznych krawędziach stóp staramy się mocno obciążyć, tak żeby ponaciągać troszeczkę i przygotować do pracy ścięgna. Dobrze. Teraz przysiad na palce i wstajemy na pięty. I jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć. Dobrze. Teraz zrobimy sobie kilka przysiadów z wyskokiem i klaśnięciem u góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tyle. Teraz zrobimy sobie ćwiczenie, które zwane jest burpee. Jak to wygląda? Przysiad na całych stopach.
pompka, ale możemy się położyć na ziemi i wstajemy, wyskok i kaszlicie. I zrobimy sobie kilka takich ćwiczeń, one dosyć ładnie nam spowodują, że serce zacznie mocniej bić i szybciej, i to będzie w zasadzie koniec pierwszej części rozgrzewki. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. I to będzie koniec pierwszej części treningu. Dobrze, rozgrzewka za nami. Teraz poćwiczymy sobie troszeczkę nogi. Poćwiczymy sobie i stawy, i mięśnie. Zrobimy sobie kilka ćwiczeń, takie, które nam pomogą później. Osiem. Zrobimy sobie kilka takich ćwiczeń i zacznijmy może od kopnięcia kolanem. Może zacznijmy kolanem brzuch. To nam będzie potrzebne później do rozmiękczenia przeciwnika, do obezwładnienia przeciwnika. Takie kopnięcie kolanem jest naprawdę skuteczne. Jak to powinno wyglądać? Kopiemy nie do góry, tylko w przód. Staramy się kopać wysoko, ale miejmy na uwadze, że prawdopodobnie, jeżeli kopnięcia kolanem będą wykorzystywane głównie do kopnięć brzuch i krocze. Czyli staramy się kopnąć w przód, ale nie musimy jakoś bardzo wysoko się starać. Tak mniej więcej na pas przeciwnika, trochę wyższego od nas. Dobrze? I teraz tak, co jest ważne? Żeby przy tym kopnięciu nie robić czegoś takiego, żeby nie odchylać się do tyłu. Oczywiście, że ciało troszeczkę, zawsze troszeczkę odchyli nam się do tyłu, żeby zrównoważyć kopnięcie, ale staramy się kopnąć w przód. I teraz tak, jaka jest jeszcze jedna taka dosyć ważna zasada? Kopiemy nie samym tutaj udem, tylko musimy wprowadzić do akcji biodro. Kopnięcie w przód to jest kopnięcie biodro. Czyli kolano i biodro. I do tego, jeżeli będziemy pamiętać jeszcze, żeby się nie odchylać do tyłu, to będzie dobrze. Przypominam, ręce cały czas trzymamy w pozycji obronnej, czyli lekko z przodu, łokcie na żebrach, ale nie przyciśnięte, luźno połączone na żebrach, pięści zaciśnięte. Jak powinna wyglądać zaciśnięta pięść? Zaciśnięta pięść, zaciskamy najpierw palce, kciuk od spodu i druga ręka tak samo. Zaciśnięte pięści to nie znaczy ściśnięte na siłę, one wystarczy, że są złożone. Nie musimy ich ściskać na siłę, one po prostu w takiej pozycji, jak sobie będą, będzie dobrze. Będziemy robili ćwiczenie kopnięcie w przód, raz prawą, raz lewą nogą. Aha, co do rąk, też tak, oprócz tego, że łokcie na żebrach, to też nie, tutaj w przygodzie, bo wtedy każde uderzenie w samą rękę spowoduje, że sami się uderzymy. Ręce muszą być lekko z przodu wysunięte. To nam daje jeszcze jedną rzecz, że jeżeli ktoś chce nas uderzyć, to my ręką jesteśmy w stanie wyłapać uderzenie dużo wcześniej. Proszę zobaczyć. O! Łapiemy to uderzenie dużo wcześniej. Jakbym tutaj łapał, proszę zobaczyć. Bardzo, jak to idzie, to już cios kończy się na ciele. My musimy to wyłapać wcześniej, bo nawet jak coś dojdzie, to on dojdzie mocno, że tak powiem, zniekształcony. Nie tak, jak zamierzał to agresję. Tak?
Czyli pozycja z przodu w ten sposób, z boku zewnątrz. I nie spinamy ciała, tylko luźno. I kopiemy. Będziemy kopać kolanem w przód, prawo, lewo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze? Teraz kopniemy sobie znowu kolanem, ale kopniemy z boku. Może tak. Dobra. Ja może pokażę. O co chodzi? Kopiemy albo tak przed chwilą, albo możemy kopnąć z boku. Tak? Z boku najpewniej będzie to kopnięcie albo żebra, albo może to być kopnięcie mięśni. Dobra. To też jest bardzo skuteczne. I to kopnięcie w mięsień nie powoduje trwałego uszkodzenia przeciwnika. Jeżeli kopniemy mocno, to przeciwnik mocno to odczuje, może mocno odczuć, jeżeli nie jest zawodnikiem wytrenowanym, i może go to skłonić do tego, że odpuści sobie w ogóle atak na nas, a nie spowoduje to żadnych problemów prawnych dla nas. Dobrze? Ja stanę. Kopnięcie. Teraz z prawej. Raz. O, myślę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Dobrze. Okej. Teraz zrobimy sobie parę ćwiczeń jeszcze na rozruszanie do końca tych bioder. Takie luźno, ale staramy się poprzednie. Raz, prawą nogą od zewnątrz do środka, kolano. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze. Teraz od środka do zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze. Teraz kopniemy sobie wyprostowaną nogą. Prostą nogą. Raz prawą, raz lewą. Od zewnątrz do środka. Staramy się kopnąć wysoko. I raz prawa, raz lewa. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze? Teraz odwrotnie, od środka do zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze. To będą kopnięcia. Pewnie tych pozostałych nie będziemy wykorzystywać, tylko kopnięcie kolanem przynajmniej na razie. Natomiast trochę rozruszało nam tutaj okolicy bioder. Jest to fajne na takie dodatkowe ćwiczenia rozgrzewające. Jaką technikę chciałbym jeszcze zacząć? Od tego, zanim przejdziemy do technik stricte samoobronnych. Chciałbym, żebyśmy się nauczyli uderzenia łokciem w tył, wspartego drugą dłonią. Jak to mamy robić? Zaczynamy od tego, że zacznijmy od prawej ręki. Prawą rękę do przodu
I do tego nakładamy dłoń drugiej ręki. Jednym szybkim ruchem robimy uderzenie w tył. Proszę zobaczyć. Uderzenie w tył. Zależy mi na tym, żebyście Państwo ćwiczyli w ten sposób, żeby uderzyć w przeciwnika, który stoi za nami. Żeby to nie było takie uderzenie w bok. Dlatego, że przeciwnik, którego będziemy obezwładniać, będzie z tyłu. Oczywiście od czasu do czasu może się trafić, że będziemy chcieli trafić przeciwnika, który stoi z boku. Ale jak będziemy kontrolować, w którą stronę uderzamy, to uderzenie w tył jest takie troszeczkę bardziej naciągające bark. Jeżeli będziemy potrafili to uderzenie w tył, to uderzenie w bok też nam się uda. Natomiast w technikach, które dzisiaj będziemy ćwiczyć, będzie nam potrzebne to uderzenie w tył. Chciałbym, żebyśmy najpierw poćwiczyli sobie 5 razy na jedną rękę, 5 razy na drugą, a później na zmianę. Dobrze? Zaczynamy od prawej ręki. Jeszcze raz. Wysuwamy ją do przodu. Pięść zaciśnięta, ale nie na siłę, tak jak mówię, nie na siłę, tylko po prostu złożona. Dokładamy do tego drugą rękę i jednym szybkim ruchem uderzamy mocno w tył. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I ostatni raz prawa ręka. Tak. Teraz lewa. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze? Teraz poćwiczmy sobie kilka razy. Raz prawą, raz lewą ręką, żeby to przełożenie ręki nie sprawiało nam żadnej trudności. Zaczynamy od prawej. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Dobrze. Ok. To będzie nam potrzebne za chwilę do ćwiczenia techniki. Przejdźmy do technik stricte już obronnych. Jeszcze może poćwiczymy sobie jedną rzecz. O co mi chodzi? Chodzi o to, żeby poćwiczyć zrzucenie rąk obydwu tak, żeby uwolnić się od jakiegoś tam uścisku złapania przeciwnika. Jak to ma wyglądać? Ręce. Później w wykonaniu już technik samoobronnych czasem te ręce trzeba będzie jeszcze wyżej podnieść. Ale zacznijmy od tego, żeby podnieść ręce na wysokość najwyżej szyi, skrzyżować je tak, żeby nie zasłaniać sobie widoku do przodu i zrzucić na bok. I teraz tak. Na bok, ale proszę zobaczyć, z boku te ręce lądują tutaj. One nie lecą gdzieś tam do tyłu, nie lecą gdzieś tam na bok. Zrzucamy je tutaj, do tej pozycji. Z przodu też tutaj, też gdzieś tam na bok. Tak, one lądują tutaj swobodnie. Tak jakbyśmy sobie swobodnie stali, zaciśniętymi pięściami, ręce lekko z boku ciała. I zrobimy sobie kilka takich ćwiczeń. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Proszę zwrócić uwagę na to, że to zrzucanie rąk, to złożenie się do tego nie musi być takie mocno dynamiczne. Chociaż żeby to wykonać szybko, to też powinniśmy się starać zrobić to w miarę dynamicznie. Natomiast najważniejsza jest ta końcówka, to zrzucenie rąk. Ono musi być wykonane jak najszybciej i z jak największą siłą. Ono będzie nam potrzebne do uwalniania. Tak? Jak ja, proszę zobaczyć, jak nas przeciwnik będzie trzymał, to żeby się uwolnić, to my
Te ręce musimy zrzucić. Jak przeciwnik nas będzie mocno trzymał, to go będziemy wcześniej zmniejszać jeszcze, ale trzeba użyć dużej siły, szczególnie jeżeli przeciwnik jest większy. Dobra? Jeszcze kilka. Spróbujemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Dobrze, wystarczy. To zacznijmy może od tej najprostszej czynności. Proszę zobaczyć. Jak to wygląda? Przeciwnik nas łapie, tak? I teraz tak. W zależności od tego, czy złapał nas w ten sposób, że my ręce mamy na zewnątrz, jeżeli mamy ręce na zewnątrz, wykonujemy. Przedtem robiliśmy to stąd, tak? Ale teraz, na potrzeby uwolnienia się, możemy robić to z góry. Teraz tak. Co jest ważne? Pamiętacie Państwo, ostatnio ćwiczyliśmy to uderzenie szybkie ręką w nos, tak? Proszę zobaczyć. Trzyma nas przeciwnik. Mamy, załóżmy, ja koszulkę. Za koszulkę nie jest mnie łatwo złapać mocno, ale załóżmy, że mamy kłódkę, marynarkę. Za kłódkę, za marynarkę można złapać bardzo mocno, tak? I jeżeli przeciwnik jest większy, to co robimy? Najpierw go zmiękczamy. A w jaki sposób? Ale wystarczy lekko palcami pyknąć go w nos. Wtedy on na chwilę traci kontakt z rzeczywistością i wtedy od razu zrzucamy ręce w dół. Może teraz. Ja potrzymam, tak, to właśnie zmiękczeniem. Pach! Jest. Dobra, proszę. Dobrze, spróbujmy jeszcze raz. Tak? Ok. Jeżeli chodzi o zmiękczenie, jeżeli przeciwnik jest, widać po nim, że takie uderzenie w nos, że jest to gość, który nieraz mocno stał i może to na nim nie zrobić wrażenia, to jeżeli chodzi o zmiękczenie, to możemy uderzyć palcem w oko. Tak? Jeżeli to nie jest obrona przed utratą zdrowia i życia, należy to zrobić tak trochę czujnie, tak? Bo oko to jest taka dość czułe miejsce. Także można w oko, można oboma palcami, czyli gdzieś tam bardziej tego przeciwnika obezwać. Za chwilę przejdziemy do pozostałych technik, którego będą zmiękczać i mogą go też troszeczkę mocniej zniechęcić do tego, żeby dalej nas atakować. Ale generalnie wszystkie techniki, które działają tutaj na te punkty witalne, o których mówiliśmy ostatnio, czyli skroń, uszy, krtań, nos, oczy, tak? Wszystkie te punkty możemy atakować, żeby przeciwnika zmiękczyć. I teraz tak, w momencie, kiedy już się uwolniliśmy, tak? Trzymamy, tak? Uwolniliśmy się, to teraz tak, są albo dwie opcje, tak? Albo uciekamy, co jest zawsze najlepszym rozwiązaniem, tak? Ale załóżmy, że nie możemy uciec, tak? Przeciwnik w tym momencie jest lekko zmiękczony, w związku z czym, jak się uwolnimy, to możemy podejść i albo kimbieli, albo kolanem kroczę, tak? Albo jeżeli chcemy go na ziemię, to możemy kopnąć go kolanem tutaj w mięsień, ale to dla takich trochę mniejszych przeciwników, jak jest bardzo duży, to uderzenie w mięsień może nie zadziałać. W każdym razie te techniki, które tutaj ćwiczymy, można łączyć ze sobą, tak? Czyli uwalniamy się i teraz tak, albo na różne ucieczki, to uciekamy, a jeżeli nie, to możemy użyć technik pozostałych. Czyli nawet jak już jesteśmy uwolnieni, a nie możemy uciec, to oczywiście możemy uderzyć dłonią w uszy, uderzyć w krtań, możemy złapać, to będziemy ćwiczyć, złapać za oczy i przewrócić. W każdym razie wszystkie te techniki, które pokazujemy, technikę ataku na czułe miejsca można z sobą łączyć. One mogą być wykończeniem całej akcji obrony przed napastnikiem. Tak? Dobrze.
Teraz tak. Jeżeli przeciwnik trzyma za baki, tak, to trzeba się uwolnić w jakiś sposób, też od niego. Można też zmienić się tutaj uderzając w nos. I teraz tak, w zależności od tego, jak nas trzyma, albo rękami zrzucamy w ten sposób, albo możemy podrzucić ręce do góry. Tak? To może nawet jest, to jeżeli trzyma nas od góry, to nawet będzie skuteczniejsze, bo to będzie jakby w naturalny sposób odrzucało go od naszego ciała, a nie dociskało go do naszego ciała. Tak? Dobrze. To jeżeli chodzi o uwalnianie się z takiego trzymania. Jeszcze raz. Zmiękczamy, zrzucamy, tak? I wykańczamy, tak, dowolny sposób, tak? Albo uciekamy. Jeżeli zamarki, zmiękczamy, odrzucamy do góry, wykańczamy, na przykład, tak? Dalej. W jaki sposób jeszcze przeciwnik może nas chwycić? Proszę zwrócić. Złapiam się. Z tyłu. Takie trzymanie. Jeżeli przeciwnik jest duży i silny, to należy go najpierw zmiękczyć. Jak w takiej sytuacji zmiękczyć przeciwnika, jak ręce mamy zajęte? Proszę zobaczyć. Możemy podnieść nogę i uderzyć stopę. Tak? Z góry, piękno, mocno. Możemy kopnąć, szczególnie jeżeli mamy buty z odpowiednim obcasem, gorym. Kolano. Jeżeli sięgniemy w krocze, ale tu już może być problem. W każdym razie po zmiękczeniu przeciwnika najlepiej będzie działało uderzenie piętą w stopę. Przy czym ja teraz to robię delikatnie, jak to trzeba zrobić dynamicznie, tak? Czyli w ten sposób, tak? I po takim zmiękczeniu robimy podwójną rzecz, mianowicie obniżamy się troszeczkę, tak? I wyrzucamy ręce do przodu. I teraz jest nam potrzebna do tego technika, którą ćwiczyliśmy przed chwilą. Proszę zobaczyć. Łapiemy rękę drugą dłonią i uderzamy mocno łokciem, najlepiej w przepony. Jeżeli trafimy w żebra albo brzuch, ok, najlepiej w przepony. W każdym razie uderzamy. Odwracamy się i wykańczamy. Tak. I uciekamy. Do tego można jeszcze użyć, ja w tej chwili nie mam tutaj przy sobie, pokażę to po następnym ujęciu. Mamy często przy sobie coś takiego jak kluczyki samochodowe. Kluczyk samochodowy może być doskonałym narzędziem obrony przed przeciwnikiem. Dobrze. Trzymam właśnie do tyłu, staram się trzymać mocno. Zmiękczenie najpierw. I teraz szybki ruch. Wyrzucenie i obniżenie w jedną. O, właśnie. I to miało być. O, na przykład tak. Ale jeszcze ważna rzecz, o której właśnie zapomniałam, mianowicie od razu łokciem. Pokażę jeszcze raz. Tak. Tak. O, proszę. Dlatego ćwiczyliśmy to. Trzeba to troszeczkę poćwiczyć, tak, żeby uderzyć prosto w brzuch, żeby ręka się nie ześlizgnęła. Prosto w brzuch. Dobrze? Jeszcze raz spróbujemy. Zmiękczenie. O, właśnie. I teraz bardzo ważne jest, dlaczego mówiliśmy, że trzeba to rzeczywiście zrobić z dużą siłą. Jeżeli przeciwnik trochę krzyczy, to trzeba naprawdę mocno uderzyć, żeby to odczuł. Zaskoczony przeciwnik, jeżeli nie napnie brzucha, to za każdym razem go przytka i nie będziemy się musieli za bardzo przejmować, tylko go dokończyć. Natomiast
Jeżeli brzuch ma napięty i brzuch ma silny, to trzeba to rzeczywiście mocno uderzyć, żeby na chwilkę przynajmniej się uwolnić, żeby wykonać następną akcję, typu atak na punkty witalne, tak, czy na ruch krocze. W każdym razie to trzeba zrobić naprawdę mocno i dynamicznie. Dobrze? Ok. Teraz co nas może jeszcze zrobić? Na przykład ktoś łapie nas i ciągnie, tak? Czy z tej strony, czy z tej strony, tak? Co robić w takiej sytuacji? Nie stawiamy jakiegoś dużego oporu, tak? Tylko pozwalamy się wciągnąć, ustawiamy się i atak na najlepiej na punkty witalne, nawet otwartą dłonią w ucho, czy ręką z włożeniem palca do oka. Teraz tak, bardzo ważną rzeczą jest, jeżeli jesteśmy w sytuacji takiej, jak jesteśmy w niepewnym miejscu, czujemy, że ktoś za nami idzie, trzeba wzmóc czujność, tak? Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zostaniemy zaatakowani z nienacka, choćbyśmy byli nie wiem jak wytrenowani, nie wiem ile sił mieli, choćbyśmy mieli nie wiem jakie sprzęty przy sobie, to jeżeli oberwiemy pałką w głowę z nienacka, tak, to nie jesteśmy w stanie się obronić w żaden sposób, choćby nie wiem co potrafić. Tak? Trzeba zachować czujność. W związku z czym, jeżeli ktoś nas ciągnie, tak, to musimy już wiedzieć, kontrolować, czy to jest sytuacja taka, że kolega nas próbuje zrobić nam kawał, czy koleżanka, tak, czy musimy się bronić. Jeżeli musimy się bronić, pociągnij, od razu uderzamy. Takie uderzenie z zaskoczenia, punkt witalny, typu nos, typu ucho, jest naprawdę sytuacją taką, że przeciwnik się tego nie spodziewa, tak? Co możemy jeszcze zrobić, żeby w tej sytuacji troszeczkę możliwości przeciwnika zmniejszyć? Przy obrocie możemy tą rękę przeciwnika zbić na bok. I wtedy mamy go tutaj z góry całego odsłoniętego, tak? I wtedy można w ucho, policzek, tak? Uderzyć. Także warto tutaj jeszcze w tej sytuacji dołożyć bąbel. Co w sytuacji, jeżeli ktoś nas popycha? Tak? Też nie staramy się wykonać oporu, tylko poddajemy się temu, tak? Tak? Też ręka do obrony, w razie czego gdybyśmy mieli dostać, tak? Od razu. I teraz też można albo atak na witalne części, albo na części witalne, na dobra, tak? W każdym razie też wykorzystujemy to, co przeciwnik nam, agresor, robi. Nie stawiamy mu oporu, tylko poddajemy się i wykorzystujemy ten jego ruch do tego, żeby wykonać swój przemyślany ruch i wtedy przechodzimy do kontroli. Teraz to, o czym mówiłem przed chwilą, mianowicie wykorzystanie tego, co mamy przy sobie. Przeważnie mamy przy sobie kluczyki z samochodu, tak? Proszę zobaczcie. Po otwarciu taki kluczyk z samochodu, jeżeli złapiemy go w ten sposób, to oczywiście jest nie w sytuacji takiego totalnego zaskoczenia, jak już wiemy, że będziemy się musieli bronić, tak? Ale przeważnie mamy go albo w torebce, albo w kieszeni. Możemy go złapać. Proszę zobaczyć. Tu jest taka ostra krawędź, ostry dziubek, który użyty na dowolną część ciała, nawet z niewykorzystaniem jakiejś bardzo dużej siły, spowoduje dość duże spustoszenie przeciwnika. Nie wspominając już o uderzeniu w krtań, w policzek, czy w któreś miejsce odsłonięte na twarz. Taki zwykły kluczyk wykorzystany w celach samoobrony jest naprawdę doskonałym sprzętem obronnym.
sobie jeszcze raz te techniki, te ćwiczenia, które robiliśmy dzisiaj. Czyli tak, podchodzę, łapię w ten sposób, a z nim czy nie? Jeszcze raz. Albo tak. Albo. Tak. O, to tak, może jeszcze raz. Tak, właściwie. Tak. 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 I tak. I wykończenie. O, na przykład. Tak? Dobra. Teraz trzymam tutaj. Od dołu. Tak, zwiększenie. Zwiększenie. Można to wykorzystać z nogi. Nogi też można wykorzystać. I drugie. I pak. O, właśnie. Następna rzecz, trzymanie. Trzymanie z tyłu. Zwiększenie. O! Tak, łokieć. Odwracamy się i wykręcamy. Dobrze? Następna rzecz. Ciągnięcie. Może tak. Zmienimy się. Teraz Basia. O, właśnie. I mamy. Tak. Popchnięcie do przodu. I mamy. I mamy. Dobra. I do tego pamiętajmy atak. Na oczy, nos, broda, uszy, krtań. Tak? Krtań można albo pięścią, albo u nas w technikach karate to się nazywa hiraken. To są złożone palce i uderzamy w ten sposób złożonymi palcami. Wtedy powierzchnia jest mniejsza. I tak złożoną ręką uderzamy zawsze w punkty miękkie, czyli albo jest to krtań, albo jeżeli do góry to nos. W każdym razie zawsze w czułym miejscu, dlatego że tutaj nie ma takiej siły na tych palcach. Okej, dobrze. To tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o techniki stricte obronne. Przejdźmy do części sprawnościowo-siłowej. Oddaję pole Basi. Dzisiaj poprowadzi to Basia. Ja dzisiaj chcę zaproponować alternatywę do klasycznych brzuszków, przysiadów i pompek. Nie wszyscy lubią pompki, nie wszyscy lubią przysiady. No i nie wszyscy lubią brzuszki. Także taka mała zmiana. Zamiast przysiadu zacznijmy od wykroki. Można wykroki robić w przód. Hop. I pokażę bokiem. Albo w tył. Czyli nogę dalej w górę. I bokiem. Raz. Ja dzisiaj Państwu zaproponuję wykroki w przód. Zrobimy sobie po 30. To zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Szczepujemy nogi. I przechodzimy do brzuszku. Zamiast brzuszku, w tej ćwiczeniu będę Państwu pokazywać jedną głowę. Puk scyzorki. Podnosimy się na łokciu. Jednym. I dotykamy ręką przeciwnej nogi. Jeśli ktoś boli, może wstać.
bokiem. Chyba wszystko jedno. To zrobimy jeszcze. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. I ostatni dziesiąt rozrzucę sobie bokiem. Lepiej widać bokiem. Żeby było widoczne. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. I pozostało nam pompki. A raczej zamiast pompki chcę Państwu zaproponować deskę. Znowu pokażę bokiem. Opieramy się na przedramiona. Plecy będą stawane. Podpieramy się na palcach. I trzymamy. Głowa przed siebie. Można sobie policzyć, można zacząć od 10 sekund i lecieć co jakiś czas, zwiększać jakiś czas. Jest to bardzo dobre ćwiczenie. Zarówno na mięśnie lód, jak i brzucha. Os. Na koniec proponuję troszeczkę rozciągania znowu i myślę, że to jest zbyt standardowe ćwiczenie, a później troszeczkę rozciągniemy sobie plecy. Zacznijmy od klasycznego opadu w przód i na siebie. Luźno oddychamy, nogi w kolanach proste. I odchylamy się do tyłu i głębokie. Dobrze. Teraz szeroki rozkrok. I znowu opieramy się na dłoniach. Do prawej nogi. Lewej nogi. Jeszcze raz do prawej. Jeszcze raz do lewej. Opieramy się na dłoniach. I teraz idziemy na rękach do przodu i staramy się położyć biodra na parkiecie lub komforczkę. Stopy skierowane palce na zewnątrz. I wracamy. I staramy się tylko pogłębić. Teraz opieramy się na łokciach.
Wracamy. Jeszcze raz do przodu, do foczki. I wracamy. Teraz przekręcamy się w lewo i stajemy z tyłu na palcach, z przodu na pięcie. I staramy się maksymalnie wyprostować nogi, ręce po obu stronach nogi przed. I w drugą stronę. Teraz obracamy się i klękamy na kolanach. Nogę z tyłu palcami górną częścią i naciągamy mocno. Mocno do przodu. I w głos. Dobrze. Teraz klękamy palce na zewnątrz, robimy bez tak zwaną żabkę i staramy się tutaj docisnąć jak najniżej. Kto potrafi usiąść, siada. Teraz podpieramy się rękami i robimy krążenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Teraz siadamy. Lekki rozkrok i łapiemy się za palce i dociągamy. Dobrze, teraz stopy włączone jak najbliżej, łapiemy się za stopy, za palce i dociskamy łokcie i rozszerzamy, dociskamy w dół. Dobrze. Podpieramy się z tyłu, rozszerzamy nogi i dociskamy raz jedno kolano, raz drugie kolano, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze, wstajemy. Zrobimy sobie wrażenia bioder. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6 i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wkładziemy się w nimi. Popiemy przodem. I teraz ręce z boku. Podnosimy nogę do góry. Jedną i przekładamy ją za siebie. Maksymalnie. Podnosimy, kładziemy i druga noga do góry i za siebie. Podnosimy do góry, kładziemy, obracamy się na plecy. Kładziemy się na plecy, dłonie do góry patrzą i ręce lekko ukosem
do góry też i podnosimy jedną nogę i przenosimy. I tą rękę staramy się jak najbliżej wyciągnąć. I do góry, kładziemy, i druga noga, i przenosimy na drugą stronę, i ręki staramy się odsunąć. Ręka do góry. Znaczy noga do góry, kładziemy, rozluźniamy mięśnie, zamykamy oczy i staramy się skupić na oddechu. Otwieramy oczy i powoli wstajemy. Cóż, dotarliśmy do końca dzisiejszego treningu. Zapraszam razem z Basią na następny. Do zobaczenia Państwa.